Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Maćka Wudzika z Kosakowa nie będę przedstawiał, bo wszyscy go widzimy. Wprawdzie kurtkę zmienił na kolor, wtedy miał zawsze czerwoną, teraz ma taką ciemnobrązową. Jakie to firmy to jest? A to jakaś leśna. Leśna, zobaczmy. Ale też mamy tutaj zmiany, które zapowiadał, już są wdrożone. Popatrzmy przede wszystkim, doszedł tutaj jeden gołębnik, tu go zobaczymy. Ten gołębnik stawia Jan Bochęciak, nie? Jan Bochęciak. Tutaj są gołębie już młode z 2016 roku, które będą brały udział w rywalizacji tutaj na wspólnym gołębniku. A tutaj, gdzie w zeszłym roku były gołębie lotowe, Maćka, wszystko przerobione. Oddam głos, on powie. Wszystko przerabiane jest na wspólny gołębnik. To będzie jeden ciąg wspólnego gołębnika. W tym tygodniu jeszcze przychodzi duża 4-metrowa woliera i praktycznie ten gołębnik też będziemy zasiedlać. 60 parę gołębi jest w tej chwili przywiezionych, już takich latających. Są gołębie z Belgii, są gołębie z Anglii, polskie oczywiście. Zobaczmy, podejdźmy bliżej może. O, one są tutaj wypuszczone, widzimy sobie, chodzą. Tak, przygotowane są tutaj do... Tutaj widzę, Maciek, zdjąłeś tę antenę jedną, żeby się nauczył wchodzić. Tak, żeby się nauczyć wchodzić. Dobrze, widzimy, tutaj kolejny wlot tam będzie. Tam czyli będziemy mieli czwartą antenę, tu mieliśmy trzy anteny. A tutaj sobie teraz te gołąbki chodzą. Jakieś już straty miałeś, nie? Nie, jest wszystko, na razie wszystkie są. 60 jest w tej chwili 65, 65 wczoraj było. Jakieś miejsca wolne masz? Znaczy już nie przyjmuję. Nie przyjmuję. Nie przyjmuję. Tu jest gołębnik postawiony przez Jasia Bochińczaka. To jest dla moich gołębi, malutki gołębnik. Trochę późno, no ale no zobaczymy. Za chwilę loty, a jeszcze ten lot latał, już wypuszczałeś nie. Niego? Nie jeszcze. Nie. No zobaczymy. Nie jak wiem, to czy będzie to będzie ten, ale no, no trzeba się zająć tym teraz. Tymi gołębiami tutaj... pocztowymi, które przychodzą, tymi młodymi, które będą brały udział w rywalizacji. Dobrze, dziękujemy. Krótki filmik, ale mamy zawsze coś, co tutaj nowego się dzieje. Popatrzmy tutaj jeszcze, będzie właśnie ta woliera, o której mówił Maciek. Ona jest, będzie z tamtej strony, po lewej, tak? Z tamtej strony. Tam, gdzie jest teraz... A chodź, pokażemy może, jak tam zostało przerobione. Bo ty ruszt chyba tu miałeś wcześniej, nie? Ruszt tu nie ma, bo ja to... Ale miałeś wcześniej. Miałeś, no. Właśnie, zobaczmy. Dla mnie gołębie młode powinny być na podłodze stałe. Ja to widzimy. Mogę wystrować, to jest parę minut pracy, a ja to wszystko jestem przygotowywane. Pewny. Tu się otwiera, o widzimy, dobrze. O, i tu jest też na te młode przygotowane wszystko. To jest box do łapania, tu będą przeganiane, każdy ręcznie, nie będą przeganiane w żadne kosze. Mówię, zakamarków różnych tutaj skrytek. Widzimy. Woliera, to tutaj chodziliśmy w zeszłym roku. Gołębie dobrze. Młode muszą mieć jak taki gołębik według mnie najbardziej skryty. O, i tu widzimy. Dobrze, także dziękujemy. Będziemy tutaj regularnie kolegę Maćka odwiedzać. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.